Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wy jesteście solą ziemi. Sól, tak się mówi, ma oczywiście wartość konserwującą, ale to nie o konserwowanie tego, co by się zepsuło, chodzi Jezusowi. Jezus nie chce, żebyśmy byli mięsem zakonserwowanym na zimę, ususzonym, niesmacznym pokarmem, który jest zasłony i ma tylko wypełnić brzuch i dać szansę na przeżycie złych czasów. Jezus mówi o soli, dlatego że sól powoduje coś bardzo wysublimowanego w smaku. Sprawia, że potrawy tego smaku wreszcie nabierają. Sprawia, że to, co miało być szare i jałowe, nagle staje się pełne życia. Do zobaczenia jutro.